Klasyczne zapytanie od osoby chorej padaczkę, czy może ona jakoś skrócić termin 2 lat, na który zabrano jej prawko po badaniach w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i zacznę od opisania problemu internauty. Zabrano mi prawo jazdy po negatywnym orzeczeniu z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy z powodu jednego pojedynczego napadu padaczki. Badania lekarskie, w tym EEG, przeszedłem pozytywnie. No, podobno zablokował mnie przepis, że muszą minąć 2 lata od ostatniego ataku. Nieważne, czy badania wyszły pozytywnie. Chciałbym się zapytać, czy jest możliwość ewentualnego ominięcia tego przepisu w celu zwrócenia prawa jazdy w ciągu na przykład 1 roku lub nawet krócej. Czy po tych 2 latach, przed upływem każdego następnego okresowego orzeczenia, muszę robić komplet badań lekarskich, no co oczywiście wiąże się z kosztami i fatygą. Odpowiadając na to pytanie, czy te pytania, no cóż, tak chciałoby się powiedzieć w takiej gwarze jakiejś więziennej, rok nie wyrok, 2 lata jak dla brata, prawda? Ale na tym jest koniec żartów. Czyli zacznę od tego, skąd wzięło się te 2 lata oczekiwania. W aktualnie obowiązującym rozporządzeniu ministra zdrowia przeczytasz: w przypadkach, o których mowa w ustępach 5-7, bezwzględnym przeciwwskazaniem do kierowania jest wystąpienie napadu padaczkowego w ciągu ostatnich 2 lat choroby i ponowne ubieganie się o kierowanie pojazdami jest możliwe po spełnieniu warunków określonych w ustępie 5. Te ustępy 5, 6 i 7 dotyczą rozpoznania u kogoś padaczki, odstawienia leczenia lub korekty leczenia, no oraz tego wspomnianego 2-letniego okresu beznapadowego. I nie ma tutaj niestety żadnej wzmianki o prawidłowym zapisie EEG, a wiążący dla lekarzy WOMP czy lekarzy innych jest fakt stwierdzenia padaczki, a szczególnie kolejnych jej napadów. Nie jest też przewidziane w tym rozporządzeniu możliwość skrócenia czasu do następnego badania, czyli skrócenia czasu dania na krótszy okres niż te 2 lata. Nie są możliwe także badania poza WOMP, szczególnie jeżeli dostałeś pierwsze orzeczenie negatywne, czyli pierwsze orzeczenie negatywne, no i każde kolejne negatywne w WOMP, czyli do lekarzy prywatnych możesz dopiero pójść po jakimś orzeczeniu pozytywnym w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Oczywiście ustawodawca zadbał o to, że od decyzji starosty kierującej cię na to badanie możesz odwołać się w trybie administracyjnym. No, są to takie raczej możliwości teoretyczne, bo nie słyszałem, aby to zmieniało cokolwiek w rzeczywistości. To samo dotyczy odwołania się od negatywnego orzeczenia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy do Instytutu i też raczej jest to tam możliwość teoretyczna, która cię będzie jedynie kosztowała trochę mitręgi i straconych pieniążków, bo negat jak ci został, to masz jak w szwajcarskim, sorry, w ruskim banku. Jedyne co ci mogę poradzić, to rozpoczęcie dokumentowania tego 2-letniego okresu bez napadów. Oczywiście to oznacza jakąś kontrolę czy nadzór neurologa, no, tego samego, który ci potem wypisze do WOMP-u zaświadczenie, że tych napadów nie miałeś, no lub miałeś. Oczywiście każdy nowy napad resetuje ci stary termin, a licznik zaczyna ci bić od nowa, czyli te 2 lata po każdym napadzie padaczki zaczynają się od nowa. Na tym kończę. Jak już zostałeś skierowany po tym napadzie padaczkowym, to mimo wszystko spróbuj jakoś po 2 latach odzyskać to prawko. Tak jak wspomniałem, warto to połączyć z kontrolą u neurologa. No a takie badanie w WOMP-ie potraktować jako sygnał ostrzegawczy o możliwości utraty prawka na dłużej. Natomiast jeżeli miałeś podobne doświadczenia, koniecznie opisz tutaj to pod filmikiem w komentarzach. No być może jakoś ominąłeś ten problem, być może twój problem będzie identyczny z kogoś innego problemem i cokolwiek mu w tym pomoże. Natomiast jeżeli to wideo ci się podobało, daj lajka, daj kciuka. Jak rozwiązało ci jakiś problem, to udostępnij je dalej, tak abyśmy razem szerzyli misję uświadamiania sytuacji osób chorych na epilepsję, no nie wspominając tutaj o dolegliwościach,
jaką jest odebranie prawka nawet na te 2 lata. Szczególnie jeżeli jesteś osobą pracującą, potrzebującą samochodu do dojazdu do pracy, czy poruszania się w pracy, to już o tym nie wspomnę. Koniecznie też zasubskrybuj mój kanał Lekarz Medycyny Pracy. No, od czasu do czasu omawiam w nim podobne przypadki związane z cukrzycą, z padaczką, z innymi chorobami, poprzez które możesz stracić to swoje prawo jazdy. Jak zwykle najwięcej dyskusji toczy się na moim blogu Badania na prawo jazdy wrocław.com i tam wpadnij zaraz po obejrzeniu poprzez link w opisie do tego filmu. Jak tylko obejrzysz filmik, to wpadnij na Badania na prawo jazdy wrocław.com. Mówił Darek Kraśnicki, specjalista medycyny transportu z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.